Ręka do góry, kto w tamtym roku zrobił donicę ogrodową bądź balkonową i w tym roku na wiosnę okazuje się, że ta donica jest już zniszczona. Po sezonie letnim w zeszłym roku moja donica została na balkonie. Ja jej niczym nie przykrywałem. W środku tutaj była ziemia z jakąś trawą, która jest taka, że trzeba ją później na koniec roku ściąć. No i okazało się, że przez całą zimę padał śnieg, padał deszcz na tą donicę i ona troszkę dostała po tyłku i po wyglądzie. Zrobiła się brzydka. Powychodziły czarne elementy, które mamy tutaj po wkrętach, bo ja tą donicę budowałem w taki sposób, na tak zwaną przykładkę. Pokażę Wam przebitki tutaj, o co chodzi. I montowałem ją w systemie na połączenia ukryte. Wszyscy wiemy, że połączenia ukryte to nie jest nic, żadna czarna magia bądź nie wiadomo co. Ja chciałem jednak uniknąć tutaj po zewnętrznej stronie brzydkich wkrętów, które no nie do końca zawsze się podobają, zwłaszcza jeżeli jeszcze przykręcimy to troszkę nierówno i wtedy każdy wkręt mamy taki troszkę przekosowany. Tak wygląda wnętrze naszej, mojej donicy. Tak wygląda tył. Tutaj widać połączenia bardzo wyraźnie, te połączenia ukryte. Nie ukrywam, że jak ją robiłem, to się gdzieś tam machnąłem. Dlatego też gdzieś od tej strony, tu z boków, wyszły mi takie otworki. Po prostu pomyliłem deseczki, bo jak możecie zauważyć, robiłem to na przekładkę. Jedna deseczka krótsza z tej strony, długa dłuższa i wychodzi taki ładny efekt takiej przekładki. I teraz co? Jak widzicie tutaj ta moja doniczka, ona niestety jest poszarzała. Taka, tutaj mocno widać wpływ całego roku na słońcu, deszczu i śniegu. Wyszło czarne z wkrętów, ale ja tego nie będę jako tako usuwał. Chodzi o wkręty i nie będę jej rozkręcał, chociaż ona się tutaj gdzieś powykrzywiała. Nie wygląda w tej postaci już za ładnie. Ale zrobimy regenerację tej donicy i powinno być. Zrobimy regenerację donicy i będzie cacy. Tak w ramach wspomnienia, czym ja tą donicę w tamtym roku impregnowałem. Był to jakiś tam Bondex. Lazura uniwersalna chroni i dekoruje wszelkie elementy drewniane na zewnątrz. Jest to kolor sosna oregońska. Tak się to przedstawia. Plan jest taki, że ja nie będę tego ładnie szlifował, żeby to było mega gładziutkie, bo to jest doniczka na balkon, więc ona musi mieć swój urok. I skoro ona się już sama przez jeden sezon postarzyła, więc ja postanowię ją jeszcze bardziej postarzyć i do tego celu wykorzystam takie szczotki, które pokazywałem w jednym z moich poprzednich filmów. Link tutaj macie też u góry. I teraz tak, ta pomarańczowa, ona ma dosyć duży zbiór. I zobaczymy, jak wyjdzie efekt tej szczotki, a później, jeżeli się okaże, że troszkę za dużo gdzieś tam jakiś rys jest, zobaczymy, czy ta szczotka niebieska z kolei spróbuje mi te rysy troszkę ukryć.
I powiem tak, jeżeli robicie takie rzeczy, albo macie zamiar zrobić takie rzeczy, spróbujcie zorganizować sobie coś bardziej na zewnętrzu, jak to w pewnej bajce było powiedziane. Jeżeli macie dom, to przed domem, nie w domu. Jeżeli macie warsztat, a macie możliwość wyjścia, no to skorzystajcie z tego, bo jeżeli nie, no to obowiązkowa maska i jakieś okularki też by się przydały. Ja ściągnąłem ze względu na to, że moje okulary całe mi zaparowały i kompletnie nic nie widziałem. Wziąłem to na swoją odpowiedzialność. A zaraz wam jeszcze spróbuję pokazać, w jaki sposób mam aparat zakryty, żeby mi się przez przypadek cały nie zakurzył. W taki sposób wygląda mój aparat, żebyście mogli widzieć to, co ja tutaj teraz w tym momencie robię. Dobra, lecimy dalej. W warsztacie mi troszkę przejaśniało, chociaż jeszcze jest taka lekka mgiełka. Mam nadzieję, że specjalnie tego na wideo nie będzie widać, ale ja swoją donicę mam już, że tak powiem, przeszlifowaną tą moją szczotką. Nie używam jednak tej niebieskiej szczotki, gdyż nie ma takiej potrzeby. Wyszło całkiem ładnie i wydaje mi się, że to w zupełności wystarczy. Zanim przejdę tutaj do jakiejś impregnacji bądź malowania czymś, skupię się teraz na wypełnieniu środka, żeby ziemia, którą tutaj mamy w tych szczelinkach, żeby mi nie wylatywała na zewnątrz, żeby jednak ten nadmiar wody nam nie uciekał. Ja do tego celu wykorzystam folię, taką dosyć grubą. Musimy ją wcisnąć do środka. Zawsze bierzcie sobie dosyć duży kawałek nadmiaru, żeby jak najdokładniej wypełnić naszą donicę. Ważne, żeby to było z jednego kawałka, żeby jednak nie łączyć ze sobą folii, gdyż w tym momencie na zakładkę tamtędy albo z czasem zacznie wypływać nam woda z ziemią, albo sama woda, a to w zasadzie nie powinno tak wyglądać. I teraz tak, jeżeli już mamy ładnie worek w środku osadzony, nie bijemy tutaj, nie przyczepiamy tej folii do dna niczym, żeby jej bez potrzeby nie dziurawić. Jeżeli dysponujecie pistoletem elektrycznym ze strzywkami, to proponuję skorzystać z tego. A jeżeli nie, to w zasadzie tak na dobrą sprawę wystarczą również same gwóźdki i też będzie działało. Chodzi o to, że przy wsypywaniu ziemi, żeby jednak ta folia nam gdzieś się nie podwinęła, nie osunęła w dół, żeby to wszystko było ładnie, pięknie i cudownie. Jak już macie strzywki wbite, to teraz nic, tylko trzeba obciąć nadmiar tej folii. Szybko, łatwo i przyjemnie. Przed samym malowaniem takiej doniczki, żeby ją pomalować, że tak powiem, na raz, trzeba by było sobie wymyśleć jakiś system, który spowoduje, że po odwróceniu w którąś stronę nie dojdzie do zbyt dużego kontaktu z farbą bądź z bejcą do podłoża. I tutaj tak, wystarczy od spodu, ja tutaj na moich nóżkach od spodu nawiercę sobie cztery otworki, w które później wkręcę wkręty. Dobrze, żebyście sobie powiercili wcześniej te otworki, żeby przy wkręcaniu wkrętów nie popękało nam nic, bo później po prostu trzeba to robić nowe, albo kleić, albo się z tym bawić. I teraz po położeniu naszej donicy na stół możemy spokojnie malować, nie martwiąc się o to, że nasze stopki od spodu pobrudzą nam, bądź po prostu zejdzie nam farba, pobrudzą stół, bądź coś innego. Ostatnią rzeczą przed malowaniem jeszcze jest delikatne odpylenie naszej donicy, pędzel i jedziemy. I takim sposobem moja donica jest przygotowana
do malowania. Na stół rozkładam kawałek folii, żeby sobie mimo wszystko tego stołu dodatkowo jeszcze nie ubrudzić. Odwracamy naszą donicę do góry dnem. Ja się zdecydowałem na pomalowanie tej donicy. Bejca rustykalna, dąb jasny 05. I to jest jakiś Dragon Zobi. Zobaczymy, co to jest w ogóle warte. Tak to wygląda. Zaczynamy malowanie. Żeby nie było, że wyjdzie nam to zbyt ciemne, maluję to tylko raz. I niespecjalnie mocno się do tego przykładam. To znaczy się nie staram się zakryć mega wszystkich powierzchni, żeby no nie wyszło mi to za zbyt ciemne, bo będzie brzydkie. Chociaż są ludzie, którzy lubią takie mocno rustykalne, ciemne kolory. Ale to jest donica dla mojej małżonki. Ja nie wiem, czy ona do końca będzie przekonana właśnie do tego koloru. I teraz, jak już mam pomalowany spód, mogę sobie spokojnie obrócić, nie martwiąc się o to, że to, co pomalowałem, zejdzie mi bądź się przyklei do stołu. Tutaj mam zachlapane, dlatego trzeba od razu sobie to wytrzeć, żeby mi się to do stołu tutaj nie przybarwiło. Porządek musi być mniejszy bądź większy, chociaż z tego, co widzę dookoła, poza kadrem, po szlifowaniu, tutaj jest jeden wielki Saigon. Saigon i Armageddon. Aha, miało to sobie tak stać. O, co to chciałem? Aha, najpierw boki. Lecimy. Tak, i znowu se zachlapał wszystko. Co za człowiek. Żeby się nie okazało, że za chwilę będę musiał robić nową taką donicę, bo będzie za ciemna. Teraz widzicie, że nie mam jednak na tych wkrętach postawione, ale jest to uzasadnione. Zaraz będzie. Tak patrzę, czy jeszcze patrzycie. Takim sposobem mam pomalowaną calutką donicę i mogę ją teraz na tych moich wkrętach spokojnie sobie odstawić. O, tutaj. Tutaj, bo tutaj muszę posprzątać. Czas, jaki upłynął od położenia bejcy na moją doniczkę, to jest gdzieś około godziny czasu. Wspomogłem się tutaj opalarką, żeby troszkę dosuszyć szybciej moją malowankę i zobaczymy teraz, co z tego wyszło. Nie jest źle. Donica wygląda całkiem przyzwoicie. Ale wiecie co? Cały czas po głowie mi chodzi taki numer, żeby ją dodatkowo pomalować teraz na biało. Ja sobie tutaj zrobiłem taką próbę, ale nie wiem do końca, jak to wszystko wyjdzie. Jeżeli po prostu nie uda mi się ten zabieg, będę to wszystko ścierał i od nowa wszystko robił. Plan jest taki, żeby teraz pomalować lakierobejcą w kolorze biały skandynawski za pomocą wałka pomalować ją dookoła. I jak wyschnie, to po prostu, żeby ją delikatnie papierem przeszlifować, ewentualnie też szczotką. Zobaczymy, jaki wyjdzie efekt. Sam nie wiem do końca, jak to wyjdzie, więc trzymajcie kciuki, żeby wyszło dobrze. Efekt, jaki wyszedł, sami widzicie. Ja to teraz już naprawdę zostawiam do wyschnięcia. I przyjdę do tego jutro. Moja doniczka już jest wyschnięta i wiecie co, powiem wam tak,
jedna warstwa bejcy plus jedna warstwa lakieru bejcy dała taki całkiem ciekawy efekt. Jest już ładnie wyschnięta i powiem Wam szczerze, że mocno się zastanawiam nad tym, czy jeszcze to szlifować. Ja jeszcze się skonsultuję z moją małżonką, ale wydaje mi się, że eksperyment wyszedł całkiem ciekawy, jeżeli chodzi o całe to odnowienie. Co Wy myślicie o takim odnowieniu w taki sposób zeszłorocznej donicy? Czy zostawić ją w stanie tylko po jednym, załóżmy tam, olejowaniu, jednej impregnacji jakimś tam impregnatem, czy zrobić coś nowego? No w zasadzie no ładnie było odnowić, żeby wyglądała na starszą. Mi się bardzo podoba. Ja zachęcam do zostawienia komentarza, jak Wam się podoba taka donica. I gdzieś tam już w głowie powstaje mi jakiś plan jednak na zrobienie jakiegoś wideo od podstaw, od A do Z, jeżeli chodzi o zrobienie własnej donicy, takiej w formie tutorialu. Zostawcie również komentarz, czy chcielibyście, żebym w mój sposób opowiedział Wam, jak zrobić taką fajną, bądź jakąś inną donicę. Możecie podsyłać różne ciekawe wiadomości. A tymczasem ja zakończę na dzień dzisiejszy. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, majstry i majsterki. Pozdro, bez pitolenia, Olo76 i do następnego. Nara!